wycieczkę po budynku możemy zacząć od dołu, od dwóch sal galeryjnych DAB. Później galeria klatka schodami w górę do galerii 022, która sąsiaduje z klubogalerią u artystów. Później na górę, na drugie piętro, gdzie mamy dwie przestrzenie dla młodych artystów. Galeria nosi nazwę 3678. Poniżej mamy galerię Lufcik, gdzie trwa mój autorski projekt Dialog, wystawa malarstwa. Wystawa gości 12 artystów z 8 miast Polski. Cały projekt opiera się na wystawie wędrującej, czyli wystartowaliśmy w Warszawie 8 kwietnia, następnie wystawa pojedzie do Inowrocławia, później do Bydgoszczy, do Galerii Ars w Poznaniu, a także do Łodzi i kolejnych miast projektu. Nazywam się Paweł. Chudż. Zajmuję się tańcem. Chudż. Winda nam się zacięła. Chudż. Podliśmy na pomysł, żeby stworzyć choreografię, nagrać je z krótką nauką na Facebooku, czy nawet wrzucić to na YouTube'a, żeby ludzie, którzy nie mają możliwości, czy są z małych miejscowości, czy nie zawsze mogą pójść do szkoły tańca, mogli za friko się czegoś nauczyć. Takie wyjście do ludzi tak naprawdę. Ogłosiliśmy konkurs, żeby wybrać piosenkę, do której ludzie chcą zobaczyć choreografię. No i akurat tak naprawdę wybraliśmy trzy utwory, no i tak powstał ten projekt. Staramy się, żeby galeria działała non-stop. Wernisaże wystaw są co 2 tygodnie. Jedne zaczynają się, drugie kończą się. Chcemy, żeby warszawiacy jak najliczniej odwiedzali naszą galerię. Zajęcia na Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, zajęcia moje regularne, warsztaty, no i czerwcowy wyjazd do Hiszpanii na zawody Costa Flava w Walencji. Tam będę sędziował zawody i miał warsztaty. Artysta przekazuje swoje emocje, swoje spostrzeżenia, swoje idee, pokazuje swój świat po to, żeby skonfrontować to z odbiorem innych. Dzisiaj sztuka nie ma reguł. Wyznacznikiem pewnej ewolucji w sztuce i w kulturze są zmiany. I tak naprawdę pojęcie sztuki jest otwarte.
różne miejsca. Chcieliśmy pokazać taniec nie tylko od takiej typowej komercyjnej strony, czy takiej standardowej, bardzo efektownej, medialnej, ale także pokazać typowo jako dziedzinę sztuki. No i mam nadzieję, że tym projektem w jakiś sposób nam się to udało. Czuję aktualnie w Warszawie, chociaż tak naprawdę bardzo na walizkach, bo Szczecin, trochę Poznań. Dużo podróżuję ze względu właśnie na uczelnie, na wykłady czy na warsztaty. No i bardzo lubię dom. Bardzo lubię siedzieć w chacie. Czasem nie wychodzić, czasem wychodzić. Ostatnio troszeczkę więcej mam przedsięwzięć artystycznych, które będzie można, mam nadzieję, w przeciągu 3 miesięcy zobaczyć.